właśnie przed chwilą miałam przyjemność gościć właścicielkę psycholoży. Teraz inna kawiarnia, Kafe Misja się pojawiła na studniu. Pani Katarzyna Łagoda-Kaźmierska, witam serdecznie. Witam, pani również. Kasiu. A pojawiła się pani, ponieważ niedługo prezentacja filmu The Human Experience i spotkanie z twórcami. No właśnie, kiedy to wydarzenie się odbędzie w Poznaniu? Wydarzenie, o którym mówimy, będzie miało miejsce 28 marca o godzinie 19 i będzie to duże wydarzenie. Nie zapraszam tym razem do Kafe Misja Centrum Kultury Fara, tylko do sali kongresowej Uniwersytetu Medycznego, czyli ulica Przybyszewskiego. Tam właśnie w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym będzie miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, bo najpierw czeka nas projekcja filmu The Human Experience, a później spotkanie z twórcami. Będzie okazja do zadania pytań, do podzielenia się refleksjami. No to pięknie, wobec tego zacznijmy sobie od filmu The Human Experience. Drodzy Państwo, zapraszam na trailer tego filmu. Hello everybody, I'm Maciej Sika and today I'm in New York City visiting the Human Experiences, Michael Campo and Jeffrey Aziz. We want to invite you to the International Human Experience Tour, which is happening now. Jeff and I are looking forward to returning to Europe and speaking with you in detail about the meaning of life and how we all affect one another. Please visit our website, thehumanexperience.pl. No i mieli Państwo okazję zobaczyć właśnie ten trailer tego filmu The Human Experience i jak ja to zobaczyłam, również mieliśmy okazję zobaczyć Nowy Jork. Czyli akcja dzieje się w Nowym Jorku. Dzieje się w Nowym Jorku, chociaż nie tylko w tym mieście, dlatego że film jest taką historią, zapisem dokumentalnym historii dwóch młodych chłopaków, Jeffa i Michaela, którzy mieszkają w Nowym Jorku i gdzieś u progu takiego dorosłego życia zadają sobie pytania o sens życia, o wartość życia ludzkiego i pierwsze co robią, to właśnie wyruszają w taką przedziwną troszeczkę podróż. Najpierw jest to podróż na ulicę Nowego Jorku, do środowiska osób bezdomnych, do slumsów. Tam spotykają osoby, które mieszkają na ulicy i właśnie im zadają to pytanie o sens ich życia, o to, jaką wartość odnajdują swojego życia w takich trudnych warunkach. Nam zawsze wydaje się, że gdzieś tam na marginesie całego świata. Ale ta podróż nie kończy się w Nowym Jorku, bo kolejnym etapem jest podróż do Peru, do Limy i tam z kolei tych dwóch młodych ludzi ma okazję poznać dzieci, które mieszkają w ośrodku dla chorych dzieci, bo są to chore dzieci, ale mają okazję też poznać doktora Toniego, który nim się opiekuje, oraz innych ludzi, którzy właśnie dbają o to, żeby te dzieci pokrzywdzone przez los, cierpiące przez chorobę, żeby po prostu też godnie żyły i żeby odnalazły radość, paradoksalnie radość w swoim życiu. I jest jeszcze trzeci etap tej podróży, jest to Afryka, konkretnie Ghana i tam młodzi chłopacy spotykają z kolei osoby chore na AIDS, spotykają także osoby, które z nimi mieszkają i znowuż, które pomagają im po prostu przeżyć, zmierzyć się z tą chorobą. Także jest to taka przedziwna podróż, zaczyna się od Nowego Jorku, od Ameryki. Kończy się w filmie na Afryce, chociaż nie tylko, bo jest to też nie tylko spotkanie z takimi problemami społecznymi współczesnego świata, ale jest to też spotkanie z wartościami takimi, myślę, największymi w życiu każdego z nas. Jest tam i
miejsce na rodzinę, jest miejsce na przyjaźń i jest bardzo dużo pytań i myślę, że też nie ma takich jakichś prostych odpowiedzi, tylko jest to taki film, zaproszenie, aby każdy z nas zadał sobie takie pytania i spróbował odpowiedzieć. Mhm. A dlaczego Michael i Jeffrey właśnie zdecydowali się odpowiedzieć na to pytanie, po co żyję i kim jest człowiek, jak mam żyć? Tutaj jakby ten film, którego projekcję organizujemy razem z Fundacją Więcej Poznania, ten film został nakręcony przez wytwórnię Grassroots Films. I tutaj też historia jest taka bardzo ciekawa, dlatego że jednym z twórców wytwórni Grassroots Films, założycieli tej wytwórni jest Charles Kinan, człowiek też, który mając 20 kilka lat, był w 2001 roku podczas zamachu na wieżowce World Trade Center, był w jednym z tych budynków, przeżył tą katastrofę i jak sam mówi, po tej katastrofie w Ameryce dużo było takich zdjęć, obrazów, filmów, dokumentów, które skupiały się na tej katastrofie, na przeżyciu ludzi. Były to takie przygnębiające obrazy i on w tej sytuacji postanowił, że gdzieś już jest tego zbyt dużo, że chce pokazywać ludziom inne sytuacje, dobre sytuacje, które mają w sobie dużo nadziei. I to był jakiś taki pierwszy krok tego pomysłu, aby powstała wytwórnia Grassroots Films, która jest producentem filmu The Human Experience. I wytwórnia ta nakręciła oczywiście więcej filmów niż The Human Experience, ale jak dotąd myślę, że ten film zrobił taki, odniósł największy sukces, jeżeli chodzi o pokazywanie go w różnych zakątkach świata, dlatego że ten film miał swoje pokazy i tournée w 17 krajach jak dotąd. Obejrzało go ponad 200 tysięcy osób i nie jest to wcale mało, zważywszy na to, że ten film nie jest pokazywany w kinach komercyjnych, tylko zawsze jest to... Czyli teraz poznaniacy mają szansę go zobaczyć. Tak, no, jedyną w swoim rodzaju. A jak nawiązała się ta współpraca z Nowym Jorkiem i Poznaniem? No tutaj myślę, że to też właśnie znajomości, pewne przyjaźnie i gdzieś tam klucz, tak tutaj trafił do nas Maciej Styka, który jest członkiem wytwórni, właśnie z propozycją, aby w Poznaniu zrobić pokaz tego filmu. Jest to drugi taki duży pokaz w Poznaniu, pierwszy był 2 lata temu. Jest to też część całej trasy po Polsce, bo 10 miast w tym roku będzie gościło ten film i twórców. Poznań jest tutaj właśnie jednym z tych miast i myślę, że warto w środę 28 marca godzinę 19 sobie zarezerwować właśnie na ten film i na to spotkanie. Czy w jakiś sposób musimy się zapisać na to spotkanie, kupić bilet? Ponieważ tutaj wiadomo, organizacyjnie to jest duże przedsięwzięcie, aby wziąć udział w tym filmie należy wykupić cegiełkę. Cegiełki są dostępne w Cafe Misja Centrum Kultury Fara na ulicy Gołębiej 1. Są dostępne także w Centrum Informacji Miejskiej oraz w kinie Apollo. Także w tych punktach można znaleźć cegiełki. No i oczywiście zapraszam. Będą też właśnie twórcy i na takie spotkanie z twórcami oprócz projekcji też będzie można się wybrać. Czy to jest tak, że każdy będzie mógł zadać pytanie? Zobaczymy, jeżeli 500 osób będzie chciało zadać pytanie, czy więcej, to może być problem, ale oczywiście jak najbardziej zachęcamy, żeby rzeczywiście wejść w tą dyskusję. Tak, i co więcej zdradzę może już taką małą niespodziankę, bo ta dyskusja będzie bezpośrednio po projekcji filmu. Natomiast dla tych, którym będzie za mało, którzy będą czuli niedosyt, zapraszamy jeszcze właśnie po tej dyskusji do Cafe Misja Centrum Kultury Fara na właśnie takie rozmowy gdzieś już w bardziej kameralnym
charakterze, gdzie będzie można bezpośrednio podejść, zapytać, porozmawiać, także będzie taka okazja. Jakie przesłanie dla poznaniaków ma mieć ten film? Ten film, myślę, że takie przesłanie to właściwie każdy z nas powinien sobie odnaleźć, ale ogólnie rzecz biorąc to jest właśnie, żeby zadawać sobie te ważne pytania w swoim życiu i szukać odpowiedzi na nie. A jaką odpowiedź znajdziemy, to myślę, że troszeczkę każdy z nas indywidualnie będzie być może część wspólna tych odpowiedzi, być może będzie właśnie taka indywidualna odpowiedź gdzieś tam w swoim wnętrzu. Jakie jeszcze najbliższe atrakcje pojawią się w Cafe Misja w tych najbliższych dniach? Oczywiście oprócz projekcji The Human Experience. W tym tygodniu zapraszamy na wieczór z Jackiem Kaczmarskim na muzyczny wernisaż Jacka Kaczmarskiego. Tutaj studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza przygotowali program, spotkanie i nie ma to być taki typowy koncert, ale koncert, w którym będzie taka swobodna, otwarta wymiana myśli, gdzie też będzie można gdzieś łączyć się w całość tego programu. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to też ciekawe wydarzenie, ciekawe spotkanie dla tych, którzy uwielbiają podróże i poznawanie różnych zakątków świata. Zapraszamy na spotkanie z Gosią i z Bobim. Będzie to spotkanie o wyspach Indonezji, o kulturze, o historii, o życiu tamtejszych ludzi. Także jutro zapraszam do Cafe Misja na ulicę Gołębią 1 na godzinę 19. A jeszcze koncertowo rzecz ujmując, 29 marca będzie koncert tradycyjnych pieśni wielkopolskich i będzie to też, myślę, taki zagadkowy jak na razie program, dlatego że będą i instrumenty średniowieczne, i będą instrumenty współczesne. No proszę. Tak, także teraz połączenie tych dwóch, zobaczymy jaki da efekt. Tak, zdecydowanie będzie niespodziewane. Wobec tego Pani Kasiu, proszę przypomnijmy jeszcze, kiedy odbędzie się projekcja filmu The Human Experience. Jest to dzień 28 marca, 28 marzec, godzina 19, sala kongresowa Uniwersytetu Medycznego, ulica Przybyszewskiego 37. Wszystkich poznaniaków gorąco zapraszam. Wszystkich zapraszamy. Oczywiście, tak jak już Pani Kasia wspomniała, cegiełki, które możemy zdobyć, są w cenie 25 zł ulgowe i 35 zł normalne. I 35 zł normalne i takie cegiełki możemy właśnie dostać w Cafe Misja bądź też w kinie Apollo, żeby wybrać się na projekcję filmu The Human Experience, bo drodzy Państwo, Nowy Jork przyjeżdża do Poznania z ważną misją i myślę, że bardzo po prostu warto zwrócić uwagę na ten film, bo ma naprawdę wyjątkowe przesłanie. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. A Państwa już teraz jeszcze raz zapraszam na trailer tego filmu.